Dobry wieczór Państwu. Bardzo miło jest mi Państwa powitać w Międzynarodowym Centrum Kultury na pierwszym spotkaniu z nowego cyklu towarzyszącego wystawie, którą otwarliśmy dwa tygodnie temu. Wystawie Czas Przełomu. Sztuka awangardy w Europie Środkowej. To jest spotkanie, które otwiera cykl, w którym chcielibyśmy w jakiś sposób komentować to, co prezentowane jest w galerii Międzynarodowego Centrum Kultury. I dlatego, że jest to pierwsze spotkanie, zatytułowaliśmy je Awangarda dla opornych, żeby przełamać jeszcze jakiekolwiek opory, jeśli istnieją albo niepewności związane z terminem awangarda. A bohaterem dzisiejszego spotkania, tym, który myślę, że te ewentualne opory absolutnie pokona, jest pan dr Jakub Kornhauser, którego bardzo serdecznie witam. Jeszcze bardzo krótko chciałbym skomentować dorobek pana doktora Jakuba Kornhausera, poety, tłumacza, eseisty, redaktora, literaturoznawcy, współzałożyciela i pracownika Ośrodka Badań nad Awangardą przy Wydziale Polonistyki UJ. Bardzo się cieszymy, że awangardy mają tak dobre miejsce i tak świetnych badaczy tutaj w Krakowie. Jakub Kornhauser tworzy poezję, tworzy prozę, jest laureatem Nagrody Wisławy Szymborskiej za Drożdżownię, wydaną w 2015 roku. Jest twórcą bardzo zajętym, bardzo pracowitym. Sam zeszły rok, jak patrzę na to, Kuba, co zdziałałeś, to aż nie mogę uwierzyć. Tom esejów Wolność krzepi, przekłady z rumuńskiego, proza Gerasima Luki, Bierny wampir, tom poetycki, takiego projektu poetyckiego Fałszywy Dymitr, Dymitru Krudu, poety mołdawskiego, wspólnie z Janną Kornaś-Warwas, a do tego redagowanie wielu serii, Rumunia dzisiaj w Uniwersytecie, Wunderkamera w Instytucie Mikołowskim, czy Awangarda rewizje w wydawnictwie UJ. To jest świetna seria, która ma już 12 tomów, niektóre tak fundamentalne jak ten Głuchy brudnopis, czyli wybór najważniejszych manifestów i tekstów programowych, historycznych awangard środkowoeuropejskich. Ja bym powiedział, że w literaturze i w myśli to tutaj, a w sztukach wizualnych w Galerii Międzynarodowego Centrum Kultury są bardzo, bardzo podobne projekty zebrania awangardy środkowoeuropejskiej, przyjrzenia się jej wspólnie, bez klucza narodowego, tylko wyłącznie w kluczu artystycznym. I to jest tom, który również współredagowałeś, ale w tej serii ukazał się również twój autorski tom, w którym analizujesz proces twórczy, awangardowy, który nazywasz nieustającym strajkiem. O tym myślę, że będzie dzisiaj mowa. To książka Awangarda, strajki, zakłócenia, deformacje. Dlatego nie mam żadnych oporów powiedzieć, że jesteśmy w najlepszych rękach dzisiaj. Kubo, oddaję Ci głos. Bardzo Ci dziękuję, Łukaszu, za to przywitanie. Bardzo miłe. Jestem tak zawstydzony, że nie wiem, czy uda mi się coś powiedzieć. Głos mi się łamie, ale mam nadzieję, że to tylko te początkowe słowa tak więzną mi w gardle. Natomiast sam wykład będzie czystą przyjemnością dla Państwa i dla mnie również, co tu ukrywać. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Muszę z Państwem podzielić się, zanim zacznę mówić o awangardzie czy awangardach. Muszę powiedzieć, że jest mi bardzo miło, że mogę uczestniczyć w tym przedsięwzięciu, wielkim przedsięwzięciu, jakim jest wystawa poświęcona awangardom Europy Środkowej. W tych latach właśnie, w okresie przełomu 1908-1928.
Wydaje mi się, że jest to znakomita okazja, żebyśmy wszyscy zobaczyli, że Europa Środkowa, kraje naszego regionu nie mają się właściwie niczego wstydzić, bo sztuka tworzona przez artystów, malarzy, rzeźbiarzy, architektów, myślicieli w Europie Środkowej w niczym nie odstaje od tego, co działo się w Europie Zachodniej w tych samych latach. Jeżeli mówimy o awangardzie, to zazwyczaj faktycznie kojarzą nam się te wszystkie kierunki zakończone na izm, które powstawały w Europie Zachodniej, natomiast to tylko część prawdy. Inna prawda, a właściwie inna część prawdy jest taka, że faktycznie Europa Środkowa staje się ważnym graczem na mapie awangard, no właśnie, właściwie synchronicznie w stosunku do tego, co działo się na Zachodzie. Zaraz o tym więcej będziemy mówić. Chciałem tylko zasygnalizować, że to jest kolejny krok do powrotu namysłu nad dziedzictwem środkowej Europy, a ruchy awangardowe, działalność awangardowych twórców, myślicieli, a to jest jedna z najważniejszych, najciekawszych, najbardziej nieoczywistych domen czy dziedzin tego dziedzictwa. Bardzo Państwa zapraszam, ponieważ jest to pierwszy wykład z cyklu, na pozostałe spotkania z znakomitymi znawcami tematyki awangardy, w tym szczególnie awangardy czy awangard Europy Środkowej. Myślę, że to będzie okazja, żeby dowiedzieć się czegoś więcej o konkretnych, wybranych aspektach tego awangardowego dziedzictwa, już właśnie w takim mikro cyklu spotkań poświęconych wyodrębnionym zjawiskom. Dzisiejszy wykład będzie wykładem, który będzie miał charakter wprowadzenia do samej tematyki awangardy, awangardyzmu, ruchów awangardowych, sztuki eksperymentalnej XX wieku. Zaplanowaliśmy go sobie jako, no rzeczywiście, z jednej strony przełamywanie lodów. Jeśli ktoś z Państwa nie jest przekonany do sztuki awangardowej, to być może, mamy taką wielką nadzieję, po tym spotkaniu będzie nieco przychylniejszym okiem patrzył na to bardziej eksperymentalne oblicze sztuki pierwszej połowy XX wieku, drugiej połowy XX wieku, może dzisiejszej. Powiemy sobie o tych ramach czasowych podczas dzisiejszego spotkania. Dlatego to spotkanie nie będzie bardzo mocno wchodziło w głąb zjawisk, nie będzie ich analizowało bardzo szczegółowo. Raczej przedstawi Państwu, mówię tak bezosobowo, jakby to samo zjawisko, jakby to spotkanie przedstawiało. No, postaram się przedstawić Państwu najciekawsze, takie najbardziej dla Państwa być może znane elementy tej awangardowej układanki. Więc będziemy mówić o takich najważniejszych prądach, najważniejszych kierunkach, najważniejszych nazwiskach twórców awangardowych i postaramy się odpowiedzieć sobie na nurtujące zapewne nas wszystkich. Myślę, że część z nas nie może spać z emocji. Po prostu co to jest awangarda i dlaczego awangarda? Kiedy się zaczęła? Czy się skończyła? Czy już jest po awangardzie? Czy jeszcze przed jakąś nową awangardą? No więc na te pytanie będziemy próbować sobie odpowiadać. Teraz zmieniam miejsce i
Razem z mikrofonem ręcznym będę dla Państwa performował, chodząc. Mam nadzieję, że będę to robił w na tyle spokojny sposób, że nie będzie tutaj problemu z śledzeniem toku mojego wywodu. Zanim jeszcze do samego wykładu, chciałem Państwu powiedzieć o dwóch książkach, a właściwie o jednej, ponieważ o jednej już dyrektor Galusek raczył wspomnieć, bardzo mi miło. Jest to książka Głuchy brudnopis, antologia manifestów awangard Europy Środkowej. To jest właśnie ta pozycja, którą zaraz Państwu tutaj przekażę do zapoznania się z nią. To jest rzeczywiście projekt Ośrodka Badań nad Awangardą, który powstał kilka lat temu na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Polonistyki i zawiera ten tom manifesty ruchów awangardowych Europy Środkowej właśnie z tych lat, o których będziemy dzisiaj mówić, a więc z lat, no tak, powiedzmy 1910, 1900, no może trochę nawet dalej niż 28, pewnie gdzieś do II wojny światowej to się ciągnie. To są tłumaczenia tych manifestów na język polski, manifestów awangardzistów czeskich, słowackich, serbskich, rumuńskich. Przede wszystkim, chociaż znajdują się także tutaj inne teksty i cóż, no polecam, można tę książkę w jakiś sposób wypożyczyć, nabyć drogą kupna nawet, to jest taka szansa. Druga książka, którą chciałem Państwu pokazać i będzie ona dla mnie też pewnym punktem odniesienia, bowiem zacząłem mówić, że studia, refleksja naukowa, ale nie tylko krytyczna, krytyczny namysł nad dziedzictwem awangardy Europy Środkowej ma się coraz lepiej. To znaczy rzeczywiście jesteśmy w momencie, w którym badania nad sztuką eksperymentalną, nad sztuką awangardową przesuwają swoje zainteresowanie w stronę właśnie Europy Środkowej. To jest dowód tego zainteresowania. Był taki wielki projekt międzynarodowy poświęcony właśnie środkowoeuropejskiej awangardzie. Owocem tego międzynarodowego projektu prowadzonego przez duży zespół badaczy jest ta oto książka, Central European Avantgardes Exchange and Transformation 1910-1930, właśnie dotycząca tego, co się działo w awangardowej sztuce w krajach naszego regionu, rozumianego bardzo szeroko. Ten nasz region tutaj się rozrasta bardzo, bardzo mocno we wszystkie możliwe kierunki i to jest taka podręcznikowa, powiedzielibyśmy, książka, która zbiera najważniejsze elementy tej rozsypanki awangardowej, skupiając się na centrach awangardy środkowoeuropejskiej, miastach środkowoeuropejskiej awangardy, od Warszawy przez Weimar, Lublanę po Bukareszt. Też Państwu pokazuję, może z tej strony zacznę. Koś, proszę bardzo. Pierwsze pytanie, które się nasuwa nam wszystkim, no nie wiem, czy nam wszystkim, no mnie się na pewno nasuwa już od wielu lat, od momentu, w którym zacząłem interesować się awangardą, to jest takie, czy rzeczywiście istnieje coś takiego jak awangarda i czy się da ją zdefiniować. No to pytanie jest oczywiście bez odpowiedzi, ponieważ pewnie tylu by się znalazło specjalistów, historyków sztuki, literaturoznawców, kulturoznawców, którzy przyznaliby, że istnieje jakaś wspólna cecha rozmaitych zjawisk o charakterze eksperymentalnym, które można by nazwać awangardą czy awangardowością. Natomiast myślę, że jest też sporo takich naukowców, krytyków, którzy mają zupełnie przeciwne zdanie i raczej przychylaliby się
do stwierdzenia, że jeśli już to istnieją awangardy, różne zjawiska, które być może mają jakieś wspólne elementy, natomiast nie są one nieodzowne do tego, żeby poszczególne kierunki, poszczególne nurty się rozwijały. Rzeczywiście w literaturoznawstwie i w ogóle w kulturoznawstwie, w historii sztuki coraz częściej, coraz chętniej mówi się o awangardach, o różnych awangardach. Dlaczego się tak dzieje? Otóż bardzo trudno jest znaleźć wspólny mianownik dla szerokiej gamy zjawisk, które ogarnęły europejską, nie tylko europejską, ale na początku europejską sztukę i kulturę u zarania XX wieku. Wśród tych nowatorskich ruchów, nowatorskich pod różnymi względami, zaraz sobie o tym powiemy, były takie, które bardzo mocno odżegnywały się od zdobyczy cywilizacji, nowej cywilizacji, która na początku XX wieku postawiła nowe miasta, zbudowała nowe fabryki, dzięki której po ulicach zaczęły jeździć tramwaje. I wiele nurtów artystycznych z początku XX wieku, nurtów radykalnych, rewolucyjnych, odżegnywało się od tego. Odżegnywało się od technologii, od cywilizacji, raczej sięgając w stronę nieskrępowanych skojarzeń, wyobraźni, nieświadomości. W końcu początek XX wieku to też początek kariery psychoanalizy i wiele spośród tych kierunków awangardowych będzie odwoływać się do odkryć Zygmunta Freuda. Dobrze, ale ja się boję, że będę mówił bardzo szybko i wtedy będzie... Dobrze. Natomiast istnieje też druga grupa kierunków awangardowych, różnych tendencji w sztuce XX wieku, która wręcz przeciwnie, bardzo mocno jest przy zmieniającym się świecie, przy cywilizacji z jej wszystkimi nowoczesnymi aspektami. Są to kierunki, które próbują budować ten nowy ład, czy współuczestniczyć w budowie nowej rzeczywistości. Dla uproszczenia dzielimy często te dwa nurty w sztuce, te dwa nurty w życiu artystycznym jako nurty inspirowane dadaizmem i potem surrealizmem, a więc tymi nurtami, tymi kierunkami, które są takie bardzo oddalone od rzeczywistości dnia codziennego i upatrują w codzienności wroga. I z drugiej strony mamy nurty, które inspirowały się raczej futuryzmem, potem przekształciły się w konstruktywizm, a więc te nurty, które, te kierunki, które no, widziały swoją przyszłość właśnie w współuczestniczeniu w zmianach cywilizacyjnych, które zaczęły następować od pierwszych dekad XX wieku. I można by powiedzieć, że tyleż samo łączy te kierunki, te nurty poszczególne, co je dzieli. Dlaczego się tak dzieje, dlaczego wspólnie nazywamy je kierunkami awangardowymi? Cały ten ferment u progu XX wieku nazywamy awangardą jeszcze cały czas w takim trybie, że jest to jakiś taki wspólny fenomen jednoczesnych, rozmaitych zjawisk, które mają jakieś wspólne podłoże. Ano bowiem tak się składa, że wszystkie one wyrastają z tego samego przekonania. Jakie to jest przekonanie? No to jest przekonanie o tym, że stara sztuka, sztuka dotychczasowa, sztuka tradycyjna, klasyczna,
dla awangardzistów w początku XX wieku. Była to właściwie sztuka aż do końca, sięgająca aż do końca XIX wieku, więc ta tradycyjna, klasyczna sztuka no po prostu przestaje mieć znaczenie, przestaje być płodna, przestaje mieć dla awangardzistów jakieś źródło inspiracji. Mówi się raczej o destruowaniu, tak, o destrukcji tych starych norm, starych konwencji, konwenansów i szukaniu nowych źródeł inspiracji. Tak jak powiedziałem, te źródła mogą być różne i dla wielu awangardzistów są rzeczywiście różne. Natomiast diagnoza o tym, że coś się skończyło u progu XX wieku, jakiś model patrzenia na rzeczywistość, jakiś model odwzorowywania rzeczywistości jest wspólny dla tych wszystkich kierunków. Bowiem cechą wspólną wszystkich tych awangardowych kierunków jest to, że wyprzedzają swoją epokę, stąd sama nazwa. Awangarda ma bowiem etymologię wojskową. Awangarda to straż przednia, tak? Czyli grupa, środowisko, które idzie przed całym wojskiem. Wyprzedza jak gdyby swoją teraźniejszość. Próbuje sięgać gdzieś dalej, badać przede wszystkim, poszukiwać nieznanych źródeł inspiracji. Dla wszystkich tych awangardzistów problemem było patrzenie na rzeczywistość. Co to znaczy? Otóż przełom XIX-XX wieku to w kulturze czas kryzysu reprezentacji, jak to się mówi, kryzysu przedstawienia, a więc kryzysu relacji pomiędzy twórcą a rzeczywistością. Sztuka, tak rozumiana bardzo szeroko, oczywiście posługuje się tutaj pewnymi uproszczeniami, sztuka do końca XIX wieku była mimetyczna, jak to się mówi, tak? Mimetyczna, a więc odwzorowywała rzeczywistość. Odwzorowywała rzeczywistość oczywiście raz bardziej realistycznie, naturalistycznie, innym razem z większą dozą wyobraźni, fantazji. Niemniej celem było oddanie rzeczywistości. Kiedy malarz tworzył portret, to starał się portretowaną osobę oddać jak najwierniej. Kiedy tworzył jakiś pejzaż, robił to samo. Starał się oddać go jak najwierniej. Wierność rzeczywistości, wiarygodność, to były te elementy, które sprawdzały się w sztuce do XIX wieku włącznie. I przeciwko temu wszyscy awangardziści, wszyscy młodzi twórcy pierwszych dekad XX wieku protestowali, zastrajkowali. Mówiąc, że nie istnieje taka obiektywna prawda, którą można oddać na płótnie, w wierszu, na scenie teatralnej. Nie istnieje ogólna, generalna zasada, która by pozwalała na to, żeby każdy widział to samo w tym samym momencie. Innymi słowy, ten kryzys reprezentacji, a więc kryzys przedstawienia, kryzys widzenia rzeczywistości przyniósł triumf subiektywnego patrzenia na świat, subiektywnego odbioru rzeczywistości. Dla nas i dla wielu ówczesnych, przede wszystkim dla wielu ówczesnych krytyków, dla wielu ówczesnych odbiorców sztuki, takie podejście było oczywiście karkołomne, było kontrowersyjne. No dlaczego, skoro widzę
jakąś portretowaną osobę jako portretowaną osobę, to wychodzi coś jak z obrazu Picassa. Zaraz sobie zobaczymy, prawda? Dlaczego tak jest, że coś zdeformowanego się tworzy? Jak to jest możliwe? Przecież ta osoba nie jest zdeformowana, to dlaczego na obrazie jest? A no właśnie, chodzi o subiektywne odczucie w momencie malowania, tak? W momencie tworzenia. Chodzi o to, że nie istnieje jakiś taki przekaz jeden do jednego, dzięki któremu obiektywnie możemy przedstawić ten element rzeczywistości w dziele sztuki. A zatem sztuka stała się domeną wolności twórczej. Autorowi, niezależnie od tego, o jakiej dziedzinie sztuki mówimy, zaczęło być wolno więcej niż wcześniej. Autora przestały obowiązywać wcześniejsze normy, z pięknem chociażby jako takim, taką wartością, którą przypisywano dziełu sztuki. No, to nie piękno ma się liczyć, tylko sugestywny wybór artysty, który subiektywnie patrząc na element rzeczywistości, przedstawia go w swoim dziele. To jest pierwsza sprawa, właśnie ta relacja pomiędzy artystą a rzeczywistością. Druga rzecz jest taka, że w przypadku twórców, którzy zaczynają swoją drogę artystyczną na początku XX wieku, mamy do czynienia z pokoleniem, które wchodzi do świata sztuki w momencie gwałtownych przemian politycznych, społecznych. Zazwyczaj o awangardzie w historycznym sensie tego słowa mówimy w odniesieniu do zjawisk w sztuce, w kulturze, które dzieją się no właśnie mniej więcej między pierwszą a drugą wojną światową. A więc takim punktem odniesienia no, są te przemiany, które stają się no, efektem, skutkiem tych działań wojennych. Tak? Pierwsze kierunki awangardowe są tworzone w przededniu I wojny światowej, a awangarda, ta historycznie rozumiana, czasem nazywana wielką awangardą, kończy się podczas drugiej, czy w okopach właściwie II wojny światowej. Mówię to oczywiście bardzo upraszczając, bo nie mamy czasu na jakieś drobne niuanse tutaj, bowiem w różnych krajach to trochę inaczej wygląda. Nie ma takiego jakiegoś ogólnego prawa, które by wyznaczało te ramy czasowe. Natomiast faktycznie tak jest, że bardzo mocny wpływ na to, jak widzą artyści, ma czas przełomu, tak? Czas rozmaitych przełomów, które mają miejsce, które odbywają się w Europie pierwszych dekad XX wieku. I to będzie miało swoje odbicie nie tylko w tematyce prac, które są tworzone wówczas, bo nie zawsze to będzie miało odbicie właśnie w problematyce. Ale przede wszystkim będzie miało to odbicie w takim odruchu odrzucenia rzeczywistości, takiej właśnie brudnej, skalanej, skażonej i zwrotu w stronę czegoś bardziej, no właśnie, nietypowego, odmiennego. Czegoś, co oferuje wyobraźnia, co oferuje intelekt, co jak gdyby odseparowuje się od tych okropieństw wojennych. I niepewności, która wiąże się z budowaniem nowych struktur państwowych. Oczywiście nie wszystkie nurty w ten sam sposób będą do tego podchodzić, zresztą zaraz sobie o tym powiemy, natomiast faktycznie taki zwrot w stronę jakiegoś innowacji, tak, nowatorstwa. Awangarda jest tutaj rozumiana jako fenomen łączący różne kierunki, których tutaj cechą wspólną jest właśnie nowatorstwo, jest innowacja, jest sięganie do takich źródeł twórczości, do takich środków ekspresji twórczej, których wcześniej nie było, których wcześniej nikt nie próbował. A więc takim
przypisanym do różnych kierunków awangardy sposobem tworzenia jest eksperymentowanie, jest eksperymentalizm, a więc szukanie nowych źródeł twórczości i szukanie nowych sposobów tworzenia. A więc tu chodzi o eksperymentowanie z formą, eksperymentowanie również oczywiście z tematyką, ale także z samą rolą, jaką ma mieć twórca. To już nie twórca wieszcz, to już nie twórca demiurg, tylko artysta nowator, innowator, tak? Ktoś, kto poszukuje, kto sprawdza rozmaite formy i który łamie dotychczasowe konwencje. To jest oczywiście, wszyscy sobie tak myślę, wyobrażamy twórcę awangardowego jako kogoś, kto z jednej strony wyprzedza własną epokę, z drugiej strony łamie dotychczasowe konwencje. Łamie dotychczasowe konwencje, czyli idzie wbrew utartym szlakom tradycji. Stosunek do tradycji dla młodego pokolenia twórców, którzy wchodzą do życia artystycznego w pierwszych latach XX wieku, jest oczywiście bardzo negatywny. W tradycji rozumianej przez nich bardzo tak oględnie widzą wroga, widzą mury muzeów, widzą wielkie majestatyczne gmachy, które należy oczywiście pożegnać. Ich cechą wspólną, niezależnie od tego, czy to będą futuryści, dadaiści, czy surrealiści, będzie to, żeby nawiązać zupełnie inny kontakt, zupełnie inny rodzaj relacji ze społeczeństwem, tak? Ze społeczeństwami poszczególnych krajów. Bowiem to, przeciwko czemu twórcy awangardowi protestują w takiej, że tak powiem, praktyce społecznej, to odbiór sztuki, dotychczasowa relacja pomiędzy twórcą a widzem, odbiorcą. Początek XX wieku i awangarda będzie się nam bowiem musiała zacząć kojarzyć z tym, że to jest czas innego, czy próby wprowadzenia takiego zamieszania, zamętu w dotychczasowy system dystrybucji również sztuki. Na czym to polega? No polega to na tym, że młodzi artyści protestują przeciwko temu, że sztuka jest przypisana do szacownych, nobliwych muzeów elitarnych, że sztuka jest tylko dla wybranych. Wielu spośród tych awangardzistów będzie miało poglądy takie, w tym sensie socjalistyczne, tak? To znaczy będzie za tym, żeby masy oglądały sztuki, tak? Żeby sztuka była dostępna dla każdego, żeby nie była tylko związana z instytucją sztuki, z instytucją, tylko żeby była dostępna na ulicy, tak, za darmo, dla każdego. To oczywiście będzie w pewien sposób utopijne, bo to jest kolejna rzecz, o której chciałem powiedzieć, zanim przejdę do swojej prezentacji, której jeszcze nie zacząłem, ale właściwie cały czas ją prowadzę, więc musicie Państwo tak zrozumieć ten mechanizm, który tutaj próbuję tworzyć, jakiś taki dwudzielny. Utopijność awangardy. Utopijność awangardy to jest coś bardzo istotnego. To znaczy awangardziści z jednej strony będą bardzo mocno nawoływali do rewolucji. Surrealiści będą mówić, należy wyzwolić człowieka z więzów codziennego życia, z więzów, z nawyków takiego nudnego, mieszczańskiego życia i powinno się iść w stronę nieświadomości, w stronę wyzwolonej wyobraźni. Tymczasem futuryści będą mówić coś odwrotnego. Właśnie człowiek powinien być wyzwolony, okej, również, natomiast powinien być wspaniałym członkiem nowego pokolenia mieszczan, właśnie tych, którzy idą ramię w ramię z twórcami nowego ładu, czy architektonicznego, czy społecznego, czy politycznego. Co do ideologicznego zaplecza, politycznego zaplecza awangard. To też nie ma jedności.
czasem myślimy sobie, a awangardziści, tak? To są tacy, no nie wiem, no rewolucjoniści, prawda? Jak rewolucjoniści, no to pewnie o lewicowych poglądach głównie. I rzeczywiście część tych awangardzistów miała lewicowe, czy wręcz bardzo lewicowe poglądy. Należała do partii komunistycznych, czy wyznawała taki bardzo, bardzo mocny marksizm, ale z drugiej strony inna grupa była bardzo prawicowa, tak? Futuryści włoscy na przykład, którzy no, szli ręka w rękę z Mussolinim. Więc jakby tu też nie ma jedności. Ważne jest to, że to oni starali się być rewolucjonistami, radykałami, zarówno w głoszonych hasłach o charakterze estetycznym, a więc dotyczącym sztuki, jak i społeczno-politycznym, dotyczącym wyzwolenia człowieka właśnie w charakterze bardziej ogólnym czy generalnym. I jeszcze jedna rzecz. Od tego zaczęliśmy. Wystawa, którą mam nadzieję Państwo już widzieli, jeśli nie, to oczywiście zachęcam, zapraszam. Jeśli Państwo widzieli, to zapraszam jeszcze raz. Dotyczy tego, co działo się w naszym regionie. Ale musimy pamiętać o tym, że awangarda to system naczyń połączonych. To nie są wyodrębnione zupełnie zjawiska, które istnieją gdzieś sobie niezależnie od siebie. To nie są twórcy, którzy zamykają się we własnych środowiskach. To jest proces, który dzieje się, który ogarnia cały świat. Na początku całą Europę, ale potem przenosi się też na różne inne kontynenty. Awangarda jest bowiem pierwszym takim momentem w dziejach kultury, sztuki, pierwszym na taką skalę oczywiście, w którym granice geograficzne, ale też językowe i kulturowe przestają mieć znaczenie. Co to znaczy? No znaczy to tyle, że awangardziści wierzą w taką międzynarodową moc głoszonych haseł artystycznych, ale też społeczno-politycznych. To znaczy ugrupowania awangardowe i nurty awangardowe będą tworzyli twórcy z rozmaitych stron świata, których łączyć będzie tylko wiara we wspólnie wyznawane poglądy dotyczące sztuki i świata. To będą kierunki, które będą zupełnie międzynarodowe, które będą się tworzyć w rozmaitych miejscach na świecie, tworząc taką mapę konstelacyjną, taką sieć powiązań. To jest pierwszy moment, kiedy taka sztuka narodowa związana z poszczególnymi krajami, poszczególnymi językami i systemami wpływów zostaje jakby rozsadzona od środka. Twórcy spotykają się w różnych miastach, tworzą kręgi zainteresowań, kręgi również towarzyskie i budują sztukę, która ma przełamywać te granice. Jeśli awangarda, to musimy zacząć mówić sobie o rozmaitych nurtach, rozmaitych kierunkach awangardowych, które na początku XX wieku stały się no, takim zarzewiem nowego myślenia o sztuce. Te kierunki kiełkowały na zachodzie, na wschodzie Europy, ale rozwijały się w całej Europie. Jeśli myślimy o rozmaitych kierunkach, no to musimy powiedzieć o kubizmie oczywiście. Tak? Kubizm jako... Ja tu oczywiście robię taką bardzo skrótową, selektywną prezentację rozmaitych kierunków i twórców. Natomiast z konieczności. Natomiast jakby są one w tym sensie bardzo istotne dla myślenia właśnie o awangardzie, o sztuce awangardowej. Jeśli myślimy o kubizmie, no to myślimy o tym pierwszym kierunku awangardowym, który tak mocno zakwestionował właśnie ten mimetyczny stosunek do rzeczywistości. A więc zakwestionował widzenie rzeczywistości realistyczne, jakieś takie obiektywne. Jak popatrzymy na obrazy Pabla Picassa czy Georgesa Braque'a, twórców, którzy no, powiedzmy są uważani przez tak powszechnie za najważniejszych twórców kubizmu w malarstwie, no to będziemy widzieć, że
portrety, na przykład tutaj portret trzech muzyków Picassa, przedstawiają postaci, no właśnie, w jakiś sposób zakłócone, tak? Zdeformowane, złożone z brył geometrycznych co najwyżej, a nie z tradycyjnie rozumianych części ciała. A więc będziemy świadkami no, rewolucji, jeśli chodzi o portret, tak? Znaczy o właśnie o ten ruch pomiędzy twórczą wyobraźnią, twórczą wolnością, a jakąś, no właśnie, w cudzysłowie teraz rozumianą prawdą, która wynika z biologii, chociażby z biologii, z anatomii człowieka. Kolory będą teraz już w gestii twórcy. Nie trzeba będzie oddawać wiarygodnie barw, które będzie się widzieć, tylko raczej no, w tym sensie wiarygodnie będzie się oddawać, że będzie się zawierzać swojej własnej wyobraźni, swojemu własnemu wrażeniu chwili. Martwa natura, tak, ze skrzypcami i z butelką tutaj Georgesa Braca, to samo. Ta sama sytuacja, tak? To znaczy zamiast namalować, jak według tradycyjnych kanonów martwej natury skrzypce i szklane naczynie, no tutaj wszystko się rozbija, tak? To znaczy mamy mozaikę elementów, które przypominają jakieś figury geometryczne. Z trudem dostrzegamy tutaj elementy, które miałyby świadczyć o tym, że rzeczywiście widzimy elementy, które są w tytule tego obrazu. Więc jakby tutaj widzimy, jakby na czym polega ta rewolucja, przynajmniej w tym konkretnym aspekcie. W aspekcie deformowania rzeczywistości, w aspekcie zawierzania swojej własnej twórczej wyobraźni. To są najważniejsze odkrycia kubistów, którzy tworzą właśnie w pierwszych dekadach, w pierwszej dekadzie, w drugiej dekadzie XX wieku i stają się propagatorami właśnie takiego innowacyjnego stosunku do sztuki. Pozostałe kierunki awangardowe, które w pewien sposób wykluwają się z kubizmu, a raczej kontynuują niektóre jego odkrycia, będą szły właśnie w tych dwóch nurtach, o których sobie teraz powiem, o których już mówiłem do tej pory i o której będziemy teraz dalej mówić. Kolejnym ważnym, bardzo istotnym nurtem w sztuce europejskiej, awangardy, jest nurt Dada, czasami zwany również dadaizmem. To jest nurt awangardowy, który rozwija się no właściwie podczas I wojny światowej, w Szwajcarii najpierw, która jako państwo neutralne staje się przystanią dla wielu twórców o bardziej takich właśnie awangardowych, eksperymentalnych pomysłach, którzy w Curychu, w jednej z kawiarń Cabaret Voltaire, tworzą Cabaret Voltaire, tak? To znaczy kawiarnia nazywa się Cabaret Voltaire, to miejsce, które oni tworzą, tak samo się nazywa i tworzą tam swój kierunek awangardowy. Tym kierunkiem jest dadaizm. To jest kierunek, który trwa powiedzmy kilka lat, przekształca się potem w surrealizm, o którym zaraz powiemy. To jest kierunek bardzo nihilistycznie, że się tak wyrażę, nastawiony do rzeczywistości, do tradycyjnych wartości wiązanych ze sztuką i z kulturą w ogóle. Dadaiści twierdzą, że zadaniem twórcy jest właściwie rodzaj takiej nonszalancji, lekceważenia dotychczasowych norm, destrukcji starych wartości, natomiast na ich miejsce nie postulują nic. W najsłynniejszym manifeście dadaistycznym, napisanym przez najważniejszego papieża, jak mówiono wówczas dadaizmu, Tristana Tzarę, sam Tzara pisze, dada nie znaczy nic. Dada może być wszystkim. Utwór dadaistyczny ma łamać wszelkie konwencje, ma powstawać przypadkowo. Według przepisu na wiersz dadaistyczny
Wystarczy wyciąć fragmenty słów czy same słowa z gazet codziennych, wrzucić je wszystkie do kapelusza, wyciągać w takiej kolejności, w jakiej z tego kapelusza wyjdą i w ten sposób układać wiersz. Przypadkowo. A więc przypadek jako źródło twórczości. Pierwszy raz w takim, na taką skalę. Proszę Państwa, no, czy to nie jest fantastyczna wizja, tak? Nie kontrolujemy intelektem, rozumem procesu twórczego, tylko zdajemy się na przypadek, na to, co akurat nam się pomyśli, na to, co akurat zobaczymy przed oczami. To słowo wpisujemy, tak? Nie wiem, zamykamy oczy, tak? Wiążemy sobie oczy jakąś chustką i w ten sposób tworzymy obraz, prawda? No więc jakby to jest nowy sposób myślenia o sztuce. Sztuka ma powstawać instynktownie, tak? Zmysłowo, nie intelektualnie. Nie liczy się kunszt, warsztat, tylko pomysł, koncept i bycie wbrew normom, które zostały ustalone przez wieki. Dadaizm jest też bardzo istotny, bowiem właśnie to podczas rozwoju tego nurtu dochodzi do tej integracji twórców z rozmaitych stron Europy. W Curychu, który staje się takim tyglem kultur podówczas, spotykają się twórcy zarówno z tej strony, powiedzmy, wschodnio-południowej Europy, przede wszystkim Rumunii, właśnie Tristan Tzara, który staje się najważniejszym twórcą tego nurtu, jest właśnie Rumunem z pochodzenia. Inni twórcy z rumuńscy również biorą udział w kształtowaniu tego nurtu. Są tam Niemcy, jak chociażby Kurt Schwitters, którego pracę Państwo widzą, pracę kolażową, dwa słowa zaraz o nim powiem. Są tutaj Francuzi, Szwajcarzy i wielu innych twórców, którzy tworzą właśnie taką międzynarodówkę anarchistyczną w Curychu. Potem nurt po końcu I wojny światowej przenosi się do Niemiec, do Paryża również i do Stanów Zjednoczonych następnie. Ulubioną formą dadaistów i taką formą, którą wynieśli oni w pewien sposób z kubizmu, jest kolaż. Kolaż, asamblaż, gatunek, który opiera się na zbieraniu w obrębie jednego dzieła sztuki rozmaitych materiałów. Mogą to być tkaniny, fragmenty wycięte z gazet, opakowania, jakieś obiekty i tworzy się w ten sposób dzieło sztuki, tworząc zupełnie nową przestrzeń dla tych wszystkich fragmentów, obiektów pochodzących z różnych źródeł. Tu mamy jeden z wielu takich kolaży stworzonych przez Kurta Schwittersa, niemieckiego twórcę dadaizmu, który zasłynął taką kolekcją prac pod właśnie kolażowych, które tworzył, to były prace Merz, które tworzył na przestrzeni kilku lat. Ale dadaizm to także inne pomysły, inni twórcy. Powiedzieliśmy o skomplikowanej relacji awangardy czy awangard z rzeczywistością. Jeden z najważniejszych twórców, nie tylko awangardy, ale w ogóle, jak się sądzi, jeden z największych innowatorów w sztuce XX wieku, który wyrasta z dadaizmu, tym twórcą jest Marcel Duchamp, był tym autorem, który jako pierwszy na taką skalę zaczął wystawiać i traktować jako dzieła sztuki przedmioty codziennego użytku. Przedmioty, które nie są artefaktami w znaczeniu artystycznym, tak, tylko są przedmiotami codziennego użytku, są sprzętami, które służą nam zupełnie do czegoś innego niż do podziwiania w przestrzeni galerii czy w przestrzeni muzeum. I to są, co ważne, przedmioty seryjne również, tak? A więc przedmioty, których wiele egzemplarzy powstaje. To nie są przedmioty, które są stworzone specjalnie do tego, żeby były dziełami sztuki. Przeciwnie, one są przeprowadzane, przenoszone ze zbioru elementów codziennego użytku, zwykłych przedmiotów i wstawiane w przestrzeń sztuki. I Duchamp mówi,
No i proszę bardzo, tak? Wystarczy przenieść pisuar do galerii i staje się on dziełem sztuki. No bo jest w galerii, prawda? I mocą mojego pomysłu, mojego konceptu staje się on dziełem sztuki. Może istnieć w taki sam sposób jak rzeźba Nike chociażby, prawda? Więc jakby na tej zasadzie to działa. A więc to jest zupełnie nowy pomysł. Nowy pomysł na relacje z rzeczywistością. Tak jakby drwienie, tak? Czy kpienie z takiego naturalizmu, czy realizmu dotychczasowej sztuki. No skoro sztuka ma być realistyczna, czy naturalistyczna, to dlaczego pisuar nie ma być dziełem sztuki? No czemu nie? Duchamp zresztą nie ogranicza się tylko do tego pisuaru, który staje się takim symbolem dadaistycznego eksperymentu. Wystawia również suszarkę do butelek, koło rowerowe i wiele innych tego typu przedmiotów codziennego użytku, które nagle z tego codziennego użytku, tego codziennego użytku są pozbawione i mają jakieś takie dodatkowe znaczenie przeniesione do przestrzeni galerii. Duchamp swoją drogą zrobił wielką karierę oczywiście jako teoretyk sztuki również, jako autor wielu ciekawych instalacji, bowiem taka forma instalacji, tak, forma wielkich rzeźb, które stoją w przestrzeni często publicznej, to była forma, która również przez dadaistów między innymi została zapoczątkowana. Ale co ciekawe, Duchamp oczywiście zrobił również karierę jako szachista. W pewnym momencie w ogóle przestał tworzyć i zajął się graniem w szachy i całkiem niezły, gruby portfel wyniósł z tej czynności. Jeśli Dada, jeśli tego typu eksperymenty, to również na przykład taki oto podarunek, bowiem taki tytuł nosi ten przedmiot, ten artefakt. I tutaj mamy połączenie dwóch różnych elementów. To amerykański twórca ukrywający się pod pseudonimem Man Ray, żyjący w Paryżu i razem z Marcelem Duchampem stanowiący właśnie takie jądro tego francuskiego dadaizmu, stworzył tego typu obiekt, biorąc zwykłe żelazko i jak Państwo widzą, jakby takie kolce do niego przyczepiając, tak? Z jednej strony, a więc jest jakby to rodzaj takiego ready-made jak to, bowiem te przedmioty Marcela Duchampa są nazywane w sztuce ready-made'ami, a więc przedmiotami gotowymi, tak? Które są tylko przenoszone z kontekstu do innego kontekstu. No tutaj jakby mamy ready-made przetworzony. To znaczy mamy gotowy przedmiot żelazka, on jest przetworzony gestem artysty. To już nie tylko zwykłe żelazko przenosimy, ale jeszcze do tego żelazka dokładamy jakiś dodatkowy element, który jak gdyby świadczy wbrew istocie tego żelazka. To znaczy żelazko ma coś prasować, ma kończyć się z miękkością, delikatnością i tak dalej, a tu inaczej, tak? Żelazko, które raczej może być... Jeśli podarunkiem, jak sugeruje tytuł, to raczej takim podarunkiem no, mało przyjemnym. Z dadaizmu idziemy w stronę surrealizmu, czyli kierunku, który powstaje w ramach kontynuacji pewnych wątków dadaistycznych. Surrealizm staje się najważniejszym kierunkiem awangardowym w drugiej połowie lat 20. i przede wszystkim w latach 30. XX wieku. To kierunek artystyczny, który... do tej pory jest żywy w rozmaitych krajach. Istnieją grupy surrealistyczne na wielu kontynentach również. Jeśli chodzi o surrealizm, to tutaj nie jest on tak bardzo anarchistyczny jak dadaizm. Tak? Tu jest próba znalezienia jakiegoś pozytywnego programu, który to program ma właśnie skutkować rewolucją człowieka. Chodzi tutaj przede wszystkim o kontynuowanie freudowskich teorii dotyczących nieświadomości człowieka, to znaczy surrealiści twierdzą, że najistotniejszym źródłem twórczości jest wyzwolona wyobraźnia, jest nieświadomość. Są te wszystkie elementy, o których na co dzień nie myślimy, które gdzieś tam się zbierają nam w psychice, no i które mogą dzięki interwencji
twórcy wyjść, przedostać się do świata realnego. Surrealiści mówią o nadrzeczywistości. Surrealizm to inaczej nadrealizm. Tak? Mówią o nadrzeczywistości, a więc o jakiejś takiej płaszczyźnie między snem, między marzeniem sennym, między nieświadomością, a światem realnym. Starają się eksplorować, badać ten rejon, który jest pomiędzy rzeczywistością a nierzeczywistością. Jak to robią? Niektórzy surrealiści wspomagają się na przykład środkami odurzającymi rozmaitymi, tak, żeby zabronić rozumowi zanadto kontrolować nasze kroki, prawda? Musimy się raczej mierzyć z nieświadomością, musimy gdzieś tam zapomnieć o tym, co nas krępuje na co dzień i wyzwolić się, prawda? No i jakby rozmaite środki tutaj w tym pomagały. Zresztą znamy to dobrze, tak? W polskiej tradycji również wystarczy przypomnieć Witkacego czy Tadeusza Micińskiego, którzy, no Witkacy przecież nawet zaznaczał, jakie konkretnie składy substancji, które akurat brał, malując konkretny obraz. No, na obrazie widzimy te symbole, więc jakby no, to się zdarzało oczywiście. Surrealiści proponują takie techniki twórcze, które miałyby wyjść naprzeciw ich oczekiwaniom. To znaczy, co to jest? No to jest na przykład zapis automatyczny. Zapis automatyczny, czyli tworzenie, no tutaj tekstu literackiego, a nie dzieła sztuki, polegające na tym, że twórca tworzy w stanie letargu, półsnu, przed przebudzeniem, a właściwie tuż po przebudzeniu, ale właściwie do końca nie wiadomo kiedy. Że w takim momencie, w którym jeszcze nie panuje do końca nad tym, co pisze. Bierze jakiś tam długopis czy pióro i pisze jeszcze tak pół śpiąc, w takim stanie właśnie jakiegoś takiego właśnie nieprzebudzenia do końca, prawda? No i wtedy jakby nie kontroluje tego, co pisze, a i potem patrzy, co ja tu napisałem, prawda? Dorsz je zupę na przykład. I coś takiego oczywiście może powstać. No i więc jakby znowu przypadek jako źródło twórczości. Surrealiści idą w rozmaitych kierunkach, w swoich tekstach, manifestach, których jest bardzo dużo, ale także w obrazach, w sztukach plastycznych. Tutaj mamy do czynienia z jednym z najsłynniejszych, powszechnie znanych surrealistów, malarzem Salvadorem Dalim, którego tutaj jeden z najbardziej znanych obrazów widzimy. To Dali w wielu przypadkach szedł w stronę abstrakcji. O abstrakcji sobie zaraz powiemy jeszcze, ale szedł w stronę właśnie takiego bardziej symbolicznego z jednej strony znaczenia obiektów. To są tak zwane te słynne miękkie zegary, które się tak przelewają. Często właśnie przywoływane, jeśli mówimy o surrealizmie. Czyli jakby elementy rzeczywistości, zegar, który nagle w tej sferze jakby nadrzeczywistości, która jest na obrazie, traci swoje pierwotne funkcje, traci swoją pierwotną konsystencję również, tak? I staje się czymś zupełnie nowym, dziwnym, nietypowym, niebanalnym. Inny surrealista znany, René Magritte, belgijsko-francuski malarz, proponował inne spojrzenie na sztukę. W wielu swoich obrazach dyskutował z tym, o czym powiedzieliśmy na początku, a więc z problemami, z przedstawieniem rzeczywistości. Dyskutował jakby z takim tradycyjnym rozumieniem sztuki. Na tym słynnym obrazie, który był wielokrotnie komentowany przez najważniejszych filozofów, najważniejszych krytyków z Michelem Foucault łącznie, który napisał o tym obrazie swój znany esej, to jest obraz pod tytułem, jest napis po francusku, który jest częścią obrazu. Mamy fajkę i mamy napis, to nie jest fajka. To jest jakby najbardziej obrazowe ujęcie problemu reprezentacji rzeczywistości. Napis mówi nam, że to, co widzimy, nie jest tym, o czym myślimy, że widzimy. Myślimy, że widzimy fajkę. Ale to nie jest fajka. Co to jest? No to jest wyobrażenie fajki. To jest obraz fajki, a nie fajka. Prawda? No bo to jest rysunek fajki. Rysunek fajki nie jest fajką. Jest imitacją fajki. Jest innym czymś zupełnie niż rzeczywista fajka, niż przedmiot. No więc jest jakby to kryzys reprezentacji, prawda? To znaczy
Jakby to jest próba powiedzenia odbiorcy, uważaj, prawda? To jest jakby obrazy są zwodnicze. Nie zawsze oddają rzeczywistość tak, jakbyś chciał, żeby oddawały. My lubimy oglądać rzeczywistość właśnie tak, tak? Odbierać ją jeden do jednego, realistycznie, ale pamiętaj, to są tylko obrazy, to są tylko wizerunki, które wcale nie muszą oznaczać tego, co mogą. Jeśli mówimy o surrealizmie, to wreszcie możemy powiedzieć sobie o surrealizmie Europy Środkowej. Dotychczas mówiliśmy tutaj o dwóch surrealistach zachodnioeuropejskich, ale surrealizm to był ten kierunek awangardowy, który zaczął się rozwijać bardzo mocno w Europie Środkowej, właściwie od początku, no, od środka, czy od połowy lat 20. Wtedy, kiedy mniej więcej we Francji stał się najbardziej popularnym kierunkiem awangardowym. Również w Europie Środkowej twórcy surrealistyczni zaczęli tworzyć. Taką jedną z najjaśniejszych twórczyń surrealistycznych, autorek manifestów, ale także przede wszystkim malarek, jest Toyen. To jest pseudonim czeskiej surrealistki, malarki Marii Czerminowej, która tworzyła tego typu obrazy, bardzo często związane z cielesnością, z dzikością, taka pusta przestrzeń bardzo często się u niej pojawiała i właśnie jakieś takie dziwne kształty, ni to zwierzęce, ni to ludzkie. Trudno powiedzieć, co to jest. Czy to jest jakieś zwinięte w kłębek zwierzę z takim jednym wielkim okiem łypiącym, czy to jest jakiś organiczny byt, który w jakiś sposób zaznacza swoją odmienność. No w każdym razie, to jest artystka, która jest bardzo istotna. Musicie Państwo wiedzieć, że awangarda i awangardziści w dużej mierze byli jednak mężczyznami. To były środowiska zmaskulinizowane, w których bardzo trudno było o jakieś takie równouprawnienie. To jakby to nie do awangardy z tym. Oczywiście znamy bardzo wiele twórczyń awangardowych kobiet, ale bardzo często one pozostawały gdzieś tam na marginesie tych wszystkich ugrupowań awangardowych. Tak było. No więc Toyen jest tym przypadkiem, ta artystka ukrywająca się pod tym pseudonimem, że dało się tworzyć, będąc kobietą, dało się tworzyć awangardę. Wprawdzie ten pseudonim Toyen kojarzy się nam, tak jak go słyszymy, to je on, czyli to jest on po czesku, prawda? Więc kobieta, Maria Czerminowa, która bierze sobie za pseudonim coś, co brzmi jak to jest on, czyli jakby to jest mężczyzna. I rzeczywiście, jeśli byśmy popatrzyli na zdjęcia Marii Czerminowej, to widzimy kobietę, która ubiera się jak mężczyzna, strzyże się krótko, jakby na chłopaka, jakby ma taki wizerunek, a więc można powiedzieć, no tak, z jednej strony, żeby być częścią środowiska awangardowego, trzeba być jak mężczyzna, ale z drugiej strony można powiedzieć odwrotnie. To jest rodzaj drwiny, tak, czy kpiny z takiego właśnie męskocentrycznego, awangardowego środowiska. Jeśli środkowa Europa, proszę Państwa, i surrealizm, no to obecny na wystawie Wiktor Brauner, rumuński malarz, należący do środowiska francuskich, paryskich surrealistów, który jednocześnie był autorem tego typu artefaktów, jak ten oto stół, zwierzęcy stół, jakiś taki lisi stół, jak Państwo widzą, trzecia nóżka, tak? Trzecia nóżka, pierwsza, znaczy druga od prawej widziana jest taką zupełnie zwierzęcą nóżką, a więc mamy do czynienia z kolejnym elementem, który dla surrealistów między innymi był bardzo istotny, czyli relacja pomiędzy bytami ożywionymi i nieożywionymi, między przedmiotami a zwierzętami bądź człowiekiem. Bardzo często surrealistów wątek ożywionych przedmiotów, przedmiotów, które stają się zanimizowane, jest bardzo istotny. W tym przypadku mamy do czynienia z nieożywionym stołem, który jednocześnie jest ożywiony przez sam fakt zbliżenia go do zwierzęcia. Te wątki w surrealizmie będą bardzo, bardzo częste. To jest jakby jedna strona medalu. To jest ten nurt dadaistyczno-surrealistyczny.
I pokrótce Państwu powiem jeszcze o tym drugim nurcie awangardowym, tych kierunkach, które no właśnie idą w inną stronę. Nie są zainteresowane nieświadomością i przełamywaniem tego typu relacji, tylko raczej są bliżej cywilizacji, bliżej ruchu, dynamiki codziennego życia. Takim kierunkiem oczywiście jest futuryzm. To jest pierwszy kierunek awangardowy, który tak mocno wpisuje się w ten nowy ład cywilizacyjny, który tworzony jest w pierwszych latach XX wieku. Ten oto obraz jednego z najbardziej znanych włoskich malarzy, Giacomo Balla, tak się nazywa autor, a słynny obraz Dynamizm psa na smyczy. Widzimy tutaj jamnika, który jakby gdyby miał jakieś 68 łapek i 16 ogonów oraz jego pana bądź panią, która wygląda jakby miała też 39 nóg, prawda? I 16 smyczy jeszcze tutaj jest. O co chodzi w futuryzmie na podstawie tego obrazu? Łatwo wywnioskować. Futuryści chcieli łapać dynamikę akcji, tak? Oddawać w jakiejś mierze, na ile to możliwe, na obrazie. No, sam ruch, dynamikę, prawda? No, skoro pies idzie na smyczy ze swoim panem czy ze swoją panią, to no, należy to jakoś oddać. No, nie będziemy przecież malować zwykłego jamnika ze zwykłym człowiekiem, no bo to będzie statyczne, prawda? Nic się nie będzie dziać. No więc namalujemy, spróbujemy jakby zebrać kilka kadrów w jednym. To jest jakby takie, no tego typu zjawisko. Trochę przypomina nam to animację poklatkową, prawda? Czyli jakby przesuwanie danego obiektu o centymetr, żeby uzyskać wrażenie ruchu. No tylko tutaj go nie puścimy, prawda? Nie odtworzymy go jak na filmie, tylko mamy go zaklęte w jednym obrazie. Ale o to chodziło futurystom, tak? O wrażenie dynamiki ruchu. To wrażenie próbowano także oddawać w rzeźbie, jak tutaj w rzeźbie Umberta Boccioniego, które jest studium ruchu właśnie, tak? Człowiek, który idzie. Jest to jak gdyby próba oddania tego takiej sekwencji ruchu ciała ludzkiego, które zmienia się w trakcie chodzenia. Futuryści włoscy tworzyli właśnie w tych latach 1910-1920. Futuryści byli również w Rosji, był futuryzm czy kubofuturyzm rosyjski, który bardzo mocno zainspirował polską awangardę. Jeśli mówimy o polskiej awangardzie, nie mamy się tak naprawdę czym chwalić za bardzo, bo w stosunku do tych innych krajów, które nas otaczają nawet, naszych sąsiadów, to polska awangarda jest... Nie mieliśmy tyle szczęścia w awangardzie, co inne kraje, powiedzmy w ten sposób. Nie będę tego kontynuował. W każdym razie, jeśli była w Polsce awangarda, to była właśnie awangarda futurystyczna, inspirowana futuryzmem. Mieliśmy polskich futurystów, mieliśmy polskich formistów, którzy też w jakiś sposób wyszli z tej lekcji futurystyczno-konstruktywistycznej. I to za pośrednictwem trochę Włochów, ale przede wszystkim Rosjan, ta polska awangarda się rozwijała w drugiej części lat nastych i dwudziestych. Jeśli mówimy o awangardzie tej właśnie, która idzie w stronę abstrakcji, która z jednej strony próbuje te rewolucje w patrzeniu na rzeczywistość przekuć również w rewolucję na planie społecznym i takim no, zaangażowania społecznego, to musimy pamiętać o szeroko rozumianym konstruktywizmie. Konstruktywizm, sama ta nazwa szerokiego kierunku awangardowego, to jest taka nazwa parasol, pod którą się chowają inne izmy. Sama nazwa konstruktywizm mówi nam, ta konstrukcja tutaj jest ważna, tak? Nie destrukcja jak w dadaizmie, prawda? Tylko konstrukcja. Konstruujemy jakąś nową rzeczywistość. Jesteśmy w nowym ładzie, próbujemy coś zbudować. Wśród konstruktywistów pierwszych lat XX wieku wyróżniają się Rosjanie, przede wszystkim Kazimierz Malewicz, który wprawdzie jest suprematystą, tak o sobie mówił, suprematysta, prawda? Suprematyzm, nowy kierunek awangardowy, ale to jest właściwie zaczątek konstruktywizmu. Co ważne dla konstruktywistów, to jest zaufanie brylę geometrii, porządkowi, ładowi, jako tym środkom, które mają być
najważniejsze, mają być dominantą w dziele sztuki. Ten słynny obraz Kazimierza Malewicza, czarny kwadrat na białym tle, jest takim punktem wyjścia dla myślenia o sztuce. Z jednej strony sztuce, która opiera się tylko na czystych formach i barwach, a z drugiej strony na sztuce, która odmawia no właśnie tego mimetycznego stosunku do rzeczywistości. Narodziny abstrakcji to również rewolucja na początku XX wieku. Sztuka abstrakcyjna rozwija się wówczas bardzo mocno. Oczywiście nie będziemy o tym teraz rozmawiać bardzo długo, natomiast musimy pamiętać, że wśród tych awangardowych wynalazków i odkryć jest w dużej mierze również sztuka abstrakcyjna. Sztuka, która nie to, że jest nieprzedstawiająca, jak się czasem mówi. Ona przedstawia tylko coś innego niż tradycyjna sztuka figuratywna. Na przykład tutaj. Z jednej strony tytuł nam mówi czarny kwadrat na białym tle. Mamy bryły jakąś, prawda? Kwadrat. Ale po pierwsze, to nie jest kwadrat, no bo nie jest kwadrat. To jest jakiś czworobok, ale to nie jest kwadrat. Przecież no można, łatwo zobaczyć, że tam jeden z boków jest, idzie trochę do góry. To nie jest kwadrat. Po drugie, to białe tło też, jak się patrzy na ten obraz w oryginale, nie jest takie białe wcale. Ono jest takie lekko kremowe. No więc już oszustwo. Niby czarny kwadrat na białym tle, ale ani za bardzo ta czerń nie jest taka bardzo czarna, jak się patrzy, bo tutaj są załamania farby, tutaj są jakieś omsknięcia pędzla, ani ta biel taka wcale nie biała, ani kwadrat nie jest kwadratem. No więc oszustwo. Oszustwo. No więc jakby to też nam mówi dużo o stosunku do właśnie do rzeczywistości i do dzieła sztuki. Prawda? To jest bardzo, bardzo ciekawa, ciekawa rzecz. Często ten obraz jest oczywiście uważany za taki obraz, od którego zaczyna się cała historia sztuki eksperymentalnej. Że to jest jakby taka granica. Skoro namalowano, jeszcze Malewicz namalował biały kwadrat na białym tle, proszę Państwa, biały kwadrat na białym tle, który też nie jest do końca biały, tylko jest kremowy, na kremowym tle o innym odcieniu. Więc jakby to jest granica, tak? Znaczy jakby od tej pory część twórców, tych konstruktywistów właściwie no, zajmuje się na przykład tym, czym zajmuje się jeden z najsłynniejszych konstruktywistów, neoplastycysta holenderski Piet Mondrian, który razem ze swoimi przyjaciółmi, Holendrami, zakłada taką grupę awangardową De Stijl, czyli styl, w połowie, no tak też w latach 1910 powiedzmy. I tworzy tylko przy użyciu koloru białego, czarnego i barw podstawowych, tak, niebieskiego, żółtego i czerwonego, tworząc takie kompozycje barwne, geometryczne, rozmaite możliwości tutaj są. Tego rodzaju obrazów, mamy całą kolekcję obrazów, które właśnie wyglądają podobnie. A więc tego typu sztuka konstruktywistyczna w tym sensie, że no, ład, porządek, tak, to nie jest jakieś tam, nie są takie maziaje, jakbyśmy powiedzieli, jakieś mazy. To wcale nie są żadne mazy, tylko to są, jak Państwo widzą, porządne, konstruktywne, wieloboki, prawda, jest tutaj kąt prosty wszędzie, jest dobrze, prawda, jest geometria, konstruktywizm. Jeśli mówimy o konstruktywizmie w Europie Środkowej, no to koniecznie musimy powiedzieć o najważniejszym awangardziście węgierskim. Tym awangardzistą był Lajos Kaszak. To był awangardzista, który związany był z nurtem aktywizmu, aktywizm, węgierski aktywizm. Twórca, który oprócz tego, że malował, oprócz tego, że zakładał czasopisma awangardowe, był myślicielem, był również twórcą obrazu architektury, czyli takiego zjawiska, które jest na pograniczu malarstwa i architektury. Znaczy on malował i tworzył tego typu modele jakichś instalacji. Tutaj jest model kiosku, nowoczesnego kiosku. Skoro konstruktywizm i aktywizm, no to działamy. Jesteśmy w środku zmieniającej się cywilizacji. Bierzemy udział w wyścigu technologicznym. Budujemy, prawda, budujemy. No skoro budujemy, to budujemy taki awangardowy, zgeometryzowany kiosk, który składa się z rozmaitych elementów, prawda? Mamy tutaj kiosk, tutaj jest stacja benzynowa, mamy tutaj po prostu pocztę, wszystko naraz. Tego typu konstrukcja geometryczna powstaje, która ma spełniać swoje funkcje, tak? Pojawia się hasło funkcjonalizmu, prawda? Czyli jakby sztuka z jednej strony awangardowa, tak? Taka, która ma być rewolucyjna, a z drugiej strony jest funkcjonalistyczna, tak? Funkcjonalna, czyli ma działać w przestrzeni jako coś praktycznego, tak? Pragmatycznie zrozumiane.
Przypomina nam to chociażby projekty przedszkola Katarzyny Kobro, chociażby. Jakby w Polsce również mamy twórców takich jak Władysław Strzemiński, Katarzyna Kobro, twórców, którzy tworzą takie konstruktywistyczne modele, tak? To jest bardzo, bardzo istotne. Jeśli chodzi o abstrakcję jeszcze, tak? Rozwija się właśnie abstrakcja. Sztuka, która skupiona jest na barwie, na ruchu, na rozkładzie poszczególnych fragmentów rzeczywistości, które są zupełnie takie w nowych kontekstach usadowione. Jednym z takich najsłynniejszych twórców jest Wasilij Kandinski, którego prace najczęściej są tego typu kompozycje, w których ważny jest właśnie kolor, ruch, rozkład poszczególnych elementów na płótnie, niekoniecznie właśnie jakaś figuratywność. Czyli jakby to jest rodzaj takiej ekspresji. Ci twórcy się wywodzą z ekspresjonizmu oczywiście. Oni bardzo mocno eksplorują możliwości, jakie daje barwa, przestrzeń płótna, wzajemne relacje pomiędzy obiektami. Takim twórcą bardzo ważnym dla sztuki europejskiej XX wieku, ekspresjonistą, który staje się abstrakcjonistą, jest Paul Klee, szwajcarski malarz, jeden z innowatorów, awangardzistów najważniejszych XX wieku, który również tego typu twórczość uprawiał, jak Państwo widzą również, prawda, jest tak? Z jednej strony jest trochę geometrii, ale z drugiej strony przede wszystkim jest tutaj gra z kolorem, z przestrzenią, z poszczególnymi elementami. Ważna sprawa jeszcze jest taka, o której warto powiedzieć tak na koniec wystąpienia, to jest fakt, że awangarda w Europie, zarówno zachodniej, jak i w Europie Środkowej, w Europie Wschodniej, rozwija się, ruchy awangardowe rozwijają się wokół czasopism. Wokół czasopism awangardowych, wokół których tworzą się środowiska autorów, twórców, myślicieli, krytyków. Mamy tutaj kilka przykładowych odkładek czasopism awangardowych właśnie mniej więcej z tego okresu, lat 20. XX wieku. Mamy po lewej stronie okładkę czasopisma Zenit serbskiego, jednego z najciekawszych czasopism środkowej Europy awangardowych. Wokół tego czasopisma wykiełkował nurt zenityzmu. Bardzo nietypowy nurt awangardowy, który inspirował się raczej jakimiś ludowymi, folklorystycznymi elementami, który powoływał do życia figurę barbarogeniusza, nowego człowieka, który ma zbawiać Zachód. To z serbskiej ziemi ma powstać, z jugosłowiańskiej ziemi ma powstać ten nowy duch, który odnowi zgniły Zachód, proszę Państwa. Już wtedy mówiono o zgniłym Zachodzie. Mówiono wtedy, a tamta zachodnioeuropejska awangarda, nic nie warta, to my Serbowie stworzymy, pan Słowianie, stworzymy tutaj taki wielki nurt awangardowy, którym przyćmimy wszystkie tamte zachodnioeuropejskie izmy, to są w ogóle nie warte nic, prawda? No więc taki zupełnie nurt awangardowy, który nie idzie w przód, prawda? Tylko raczej, no, jakby dyskutuje z tymi pozostałymi nurtami awangardowymi. Ale tu mamy również okładki innych czasopism. Mamy najsłynniejsze, bo jeden egzemplarz wyszedł tylko, znaczy jeden numer. Pismo rumuńskie 75 HP, co się tłumaczy jako 75 horsepower, tak? Czyli 75 koni mechanicznych. To jest ta druga okładka od lewej patrząc. Ta na dole, która jest pod nim, to jest okładka czasopisma węgierskiego, najważniejszego, awangardowego, Mo. Mo, czyli z jednej strony dziś, to jest słowo węgierskie, które oznacza dziś, ale mo, ma, to jest także skrót od modior aktywizmus, czyli od węgierskiego aktywizmu po prostu. Więc jakby to jest taka gra tutaj słów. Natomiast czasopismo bardzo interesujące, bardzo, bardzo nastawione na międzynarodową współpracę. Mamy francuskie czasopismo Surrealizm,
Mamy czasopismo polskie, jedno z najbardziej znanych czasopism polskich, zasłużonych dla polskiej awangardy, czasopismo Zwrotnica, tutaj jest numer trzeci, Tadeusz Pajper, nasz człowiek z awangardy, krakowianin, chociaż właściwie krakowianin, podgórzanin, to jeszcze właściwie nie krakowianin wówczas, ale no powiedzmy krakowianin, krakowski twórca, który był jednym z inspiratorów awangardy krakowskiej, udzielał się w tym czasopiśmie, czy był wręcz jego redaktorem naczelnym. I mamy czasopismo czeskie, Red, które było jednym z najciekawszych periodyków czeskiej awangardy. To, co chcę powiedzieć, to fakt, że te czasopisma, mimo że wychodziły w poszczególnych krajach, czy Europy Środkowej, czy Zachodniej, one między sobą współpracowały, tworzyły taką sieć powiązań, publikowały manifesty twórców z różnych stron Europy, pochodzących z różnych kierunków awangardowych, bez granic jak gdyby, tak? To znaczy to było bardzo istotne w tych czasopismach. Nawet jeśli tworzyli je ludzie, którzy mieli określony pogląd na rzeczywistość, określone awangardowe oczekiwania, to potrafili w swoich czasopismach dopuszczać różne głosy twórców z różnych stron Europy i świata. To były takie czasopisma, no, których dzisiaj moglibyśmy pomarzyć, tak? Że w każdym numerze jest, nie wiem, powiedzmy 20 tekstów, wierszy, manifestów, fragmentów prust i każdy stworzony jest przez człowieka z innej strony Europy czy świata, prawda? I to wszystko jest tłumaczone na nasz język, też czasem w oryginale jest przedrukowywane. Mamy tutaj reprodukcję utworów plastycznych, też rozmaitych twórców. Więc jakby to, chciałbym Państwu zwrócić uwagę, że jeśli mówimy o awangardzie właśnie w tych latach, zwłaszcza w tych latach, no, w 20. przede wszystkim, to musimy pamiętać o tych środowiskach związanych z konkretnymi czasopismami. Na zakończenie tej części, bo kolejną częścią będą Państwa pytania do mnie, na które chętnie odpowiem, chciałem powiedzieć tylko, że oczywiście nie powiemy sobie dzisiaj, ponieważ to nie jest ta okazja i może kiedyś będziemy mieć jeszcze możliwość powiedzenia sobie o tym, co się działo po awangardzie, tej historycznej, tej wielkiej awangardzie właśnie międzywojennej, tak sobie to powiedzmy. No bo czy potem nie ma awangardy? No chyba jest, jeśli uznamy, że awangarda to nie jest pojęcie historyczne tylko, określające to, co się działo w określonych ramach czasowych. Tylko, że pomyślmy sobie o awangardzie jako o jakimś stanie ducha takim rewolucyjnym, czy o jakiejś takiej dyspozycji do zmiany, do szukania nowych form, do szukania nowych sposobów wyrażania twórczej ekspresji. Jeśli tak, no to wiele spośród zjawisk, które dzieją się w sztuce po II wojnie światowej, dzieją się dzisiaj również, nazwiemy awangardowymi. I tak nazywamy je. Czasami zaopatrzymy je jakimś takim przedrostkiem typu neo czy post, neoawangarda, postawangarda. Mamy różne terminy na oddanie takiej eksperymentującej sztuki po 1945 roku. Mówimy o sztuce konceptualnej, a więc takiej nastawionej właśnie na pomysł, na koncept, a nie na warsztat czy wykonanie. Mówimy o sztuce eksperymentalnej, alternatywnej, tak, ofowej. To są wszystko słowa, tak, czy przymiotniki, epitety, które określają właściwie to samo. Tak? Znaczy taką dyspozycję do jakiegoś przekroczenia, do zmiany, do tego nieustającego strajku i zakłócenia, prawda? Czyli no, strajkujemy przeciwko czemu? Przeciwko mainstreamowi, przeciwko głównemu nurtowi, tak? Czy przeciwko jakiejś takiej nudnej sztuce, która już nic nie mówi. Poszukujemy, stajemy się buntownikami, czy wręcz anarchistami, jakby chcieli niektórzy. Robimy coś wbrew przyjętym zasadom. Czemu to robimy? No tutaj pewnie wielu artystów odpowiedziałoby w wiele różnych sposobów. No na pewno dlatego, żeby nie było tej nudy mieszczańskiej, żeby próbować czegoś nowego, próbować nowych konwencji. Na pewno dlatego, żeby hodować w sobie, pielęgnować w sobie wolność twórczą. Jeśli wolność twórcza, no to nie można odtwarzać tego samego w nieskończoność według jakichś wzorców, tylko poszukiwać nowych form wyrazu. Ale także ten nieustający strajk, ta taka dyspozycja do zmiany i do poszukiwania wyraża się w takim stosunku właśnie do takiej jakby niewiary w jakąś taką instytucję przez duże I. To znaczy
Może nie powinienem tego mówić w tym miejscu, powiem jakby w sensie no, w porządnej instytucji jednak, no, w wspaniałej instytucji jesteśmy jednak, prawda? Mamy wystawę awangardową w instytucji, ale jednak wielu twórców awangardowych właśnie na przykład walczyło z instytucją, tych nowych również. Myślę, że nie z Międzynarodowym Centrum Kultury, raczej myślę, że mało jest takich artystów, którzy by w ogóle podnieśli rękę w jakiś sposób, czy nawet jeden paluszek na MCK. Wręcz przeciwnie, ale chodzi tutaj o pewną taką dyspozycję właśnie do jakiegoś takiego buntu, tak? Do buntu przeciwko jakimś normom, jakimkolwiek, narzucanym od jakby odgórnie, przeciwko jakiemuś systemowi, przeciwko władzy. Wiele spośród awangardowych nurtów tych powojennych, o których dzisiaj nie powiemy, bardzo przepraszam, wypowiadało się właśnie przeciwko systemom. Tak? Mamy w polskiej historii świetne przykłady twórców awangardowych, którzy zresztą byli wystawiani w MCK na wystawie chociażby pomarańczowej alternatywy, tradycji pomarańczowej alternatywy. Właśnie twórców, którzy walczą z jakimś systemem, z instytucją, prawda? Z jakąś władzą, która jest opresyjna, jest reżimowa. Tak jak było właśnie z formacją Totart w Gdańsku na przykład, czy pomarańczową alternatywą we Wrocławiu w latach 80. XX wieku, tak? Walczymy przeciwko jakiejś opresyjnej władzy w sposób artystyczny, jakiegoś takiego performance'u, prawda? Czy jakiegoś takiego happeningu. Staramy się wedrzeć w tkankę społeczną, żeby coś nowego powiedzieć, zaprotestować przeciwko jakiejś takiej, jak to się mówi, urawniłowce, czyli właśnie takiemu równaniu, tak, do jednego schematu. A więc niech żyje, proszę Państwa, awangarda. Nie powiemy sobie o awangardzie powojennej, ja tutaj przeskoczę. Przedstawię Państwu rozmaite, tak na deser, rozmaite zastosowania dzisiaj słowa awangarda. Jeśli Państwo rozejrzycie się dobrze po mieście, po Krakowie, ale też po mniejszych miejscowościach, to słowo awangarda będzie przede wszystkim obecne gdzie? Na szyldach solariów, salonów piękności, salonów fryzjerskich, restauracji. Mamy w Krakowie restaurację awangarda, przecież w domu garnizonowym na Zyblikiewicza, prawda? Mamy rozmaite inne zastosowania tej awangardy, często pisane przez V. Jeszcze dodatkowo, bo to ma taką właśnie nowoczesność, prawda? Awangarda z czym się kojarzy właśnie w takim powszechnym imieniu? Z jakąś nowoczesnością, z przełamywaniem jakichś takich nudnych, typowych schematów, prawda? Przyjdziesz do salonu piękności awangarda, no to wyjdziesz odmieniona, czy odmieniony, prawda? Że to zupełnie, tak, tak, europejsko od razu brzmi, tak. Awangarda to jest Europa, to Europa. Proszę Państwa, więc niech żyje awangarda. Zapraszam do zwiedzania wystawy, do zapoznania się ze wszystkimi materiałami dotyczącymi awangardy środkowej Europy. I zachęcam również do tworzenia oczywiście awangardowych dzieł sztuki. Każdy z nas jest awangardowym twórcą. Ja w tym momencie dziękuję i zapraszam do zadawania pytań. Jeszcze chętnie odpowiem na przynajmniej niektóre z nich. Nie, no na wszystkie odpowiem. Na przykład surrealiści byli bardzo przeciwni tradycyjnie rozumianej fizyce. To znaczy wszystko to, co da się wyjaśnić naukowo, było dla nich trudne do zniesienia. Oni uważali, że fizyka jako nauka, która próbuje wyjaśnić pewne zjawiska zachodzące w świecie, jako pewien dorobek cywilizacyjny, jest przeciwko właśnie nieświadomości, przeciwko temu, co niewyjaśnialne, dziwne i tak dalej. Więc jakby bardzo mocno się odżegnywali od fizyki jako właśnie w tym racjonalnym kontekście. Jako irracjonaliści byli przeciwko fizyce tak rozumianej. Natomiast bardzo chętnie na przykład korzystali z różnych porównań, tak, czy metafor, środków, które wyjmowali z fizyki, jak chociażby spięcie. Tak? W manifestie surrealizmu, takim najważniejszym, francuskim z 1924 roku, André Breton pisze właśnie o tym, że obraz surrealistyczny powstaje jak krótkie spięcie pomiędzy dwoma elementami, które są w ogóle ze sobą niezbieżne i powstaje taka iskra i tą iskrą jest obraz surrealistyczny, dziwny, nieprzewidziany, nieprzewidziany, jakiś niespodziewany. Ale właściwie innych takich nawiązań do ogólnie rozumianej fizyki to chyba nie widziałbym bardzo mocno. Przeciwko.
Tak, tak. No wszystko, co jest racjonalne, jest... Ale to teoria względności nie była przez surrealistów, przez w ogóle awangardzistów, jak sądzę, omawiana. Oni się odwoływali chyba do... No nie, nie. Chyba do Einsteina się nie pamiętam takich odniesień bardzo jasnych czy ewidentnych. Raczej niekoniecznie. No tak, ale to można interpretować w ten sposób jak najbardziej, ale nie ma jakiegoś takiego chyba... Wydaje mi się, nie ma żadnego tekstu na przykład, który by mówił o takim bezpośrednim kontakcie, czy by tłumaczył go w ten sposób. Ale interpretacje oczywiście są możliwe jakiekolwiek. Jesteśmy w dobie awangardy. Awangarda też dopuszcza oczywiście rozmaite interpretacje. Nie ma jednego sensu w dziele, nie ma jednego znaczenia. Możemy interpretować je na własny rachunek. Czy ktoś jeszcze? Zanim będę wyznaczał do odpowiedzi. Dobry wieczór. Ja na gruncie literackim może takie pytanie o związki awangardy z moderną, bo wydaje mi się, że pewne punkty wspólne można znaleźć, czyli zerwanie z taką wieszczowatością, z pewną tradycją, a z drugiej strony wydaje mi się, że widzę różnicę w sferze formalnej. I czy awangarda w jakiś sposób odwoływała się do moderny, jaki miała do niej stosunek? Co pan ma na myśli, mówiąc moderna? Modernizm w literaturze. No. Tak. To jest niekończąca się dyskusja. To znaczy, no nie możemy spędzić kolejne 4 godziny, a nie widzieliśmy śpiworów, więc nie możemy tego zrobić, na rozmowie dotyczącej związku między awangardą i w ogóle modernizmem szeroko rozumianym. Dla niektórych awangarda i modernizm to wręcz synonimy. Uważają, że da się to jakoś powiązać. Ewentualnie mówi się, że awangarda to najbardziej radykalne oblicze modernizmu. W modernizmie, całym ruchu, który jakby obejmuje rozmaite rzeczy i aspekty, zjawiska, o których dzisiaj nie mówiliśmy, awangarda byłaby takim najbardziej właśnie mocnym, anarchistycznym przyczółkiem, który posuwa do granic jakby możliwości czy niemożliwości rozmaite odkrycia, rozmaite środki ekspresji i tak dalej. Natomiast niektórzy badacze zupełnie odrębnie traktują te dwa terminy, tak? Modernizm jako coś takiego znacznie bardziej bezpiecznego, racjonalnego, jednak powiązanego mocniej z pewną tradycją literacką, nie tak destrukcyjnego jak awangarda. Wielu awangardzistów zresztą samych się odżegnywało od modernizmu, tak? To znaczy na przykład rumuńscy awangardziści lat 30. Mówili, że tamci to są moderniści, czyli tacy niby eksperymentują, ale nie za bardzo, prawda? Tak się trzymają jednak bliżej takiego jakiegoś racjonalnego centrum, prawda? Więc jakby to było wręcz używane jako epitet taki bardzo, bardzo mocny przeciwko właśnie tym modernistom. Te dwa terminy jeszcze mają inne znaczenia. Znaczy, ich się często, znaczy terminu modernizm, czy modernizm używa się w odniesieniu do tych krajów i tych tradycji, gdzie awangardy nie były takie silne. Na przykład Anglia czy kultura anglosaska, mówimy o modernizmie raczej niż awangardzie. Raczej się nie mówi w ogóle o awangardzie w tych kontekstach. Wystarczy przeczytać sobie, co mówią na ten temat Amerykanie czy Anglicy. Tak? Tradycja Eliota, powiedzmy, tak? Czy Pounda, to jest tradycja modernistyczna, czy nawet się często dodaje wysokiego modernizmu, czyli właśnie takiego intelektualnego oblicza. No, pewne eksperymenty są w języku, w tematyce, tak, w rozumieniu tradycji, natomiast no, to jest nadal takie bardzo, bardzo intelektualne. Awangarda raczej właśnie to jest coś takiego no, dzikiego, nieujarzmionego, no, w tym sensie, prawda? No, ale tak jak mówię, no, dyskusje się toczą, do tej pory jeszcze nie ma powziętej ostatecznej decyzji. Jeśli będzie, no to poinformuję o tym pana, czy w ogóle wszystkich państwa, ale do tej pory oczywiście nie udało tego ustalić. Ktoś jeszcze z państwa miałby ochotę zadać pytanie? Gdzie? O, jest, przepraszam. Dzień dobry. Ja tylko chciałem, bo pan pokazywał, panie doktorze, ten obraz Malewicza, czarny Frodo na białym tle, to tylko chciałem tak, żeby pan też wspomniał, jak bardzo ciekawy sposób na wystawie był on prezentowany. No, został powieszony pod sufitem w odpowiednim miejscu, tak, żeby przypominał sobą rosyjską ikonę. To prawda, a najciekawsze w tym wszystkim jeszcze jest to, że pod tym czarnym kwadratem znajdują się inne obrazy.
To jest najciekawsze. To znaczy Malewicz zamalował inne obrazy, figuratywne, żeby była jasność, figuratywne, właśnie tym czarnym kwadratem. Jakby mamy do czynienia z takim dziełem sztuki z drugim dnem, czy nawet z trzecim dnem, jak się okazuje. A sprawa w ogóle Malewicza, to jest sprawa oczywiście dłuższa z jego myśleniem o w ogóle o dziele sztuki, o sztuce, o takiej duchowej warstwie sztuki, bo u Malewicza to było przecież bardzo, bardzo istotne, zresztą zaczynał przecież od malarstwa figuratywnego, prawda, to jest historia tutaj bardzo, bardzo istotna. O tym nie zdążyliśmy powiedzieć, owszem, ale no niestety jeszcze jeden wykład po prostu mi się należy tutaj, żeby kontynuować wszystkie. No tak, ja tak oczko tutaj puszczam. Ale czy ktoś jeszcze z Państwa? Może dajmy też odpocząć, bo widzę, że Pani też już... Właśnie, to jest ten moment, którego się bałem. Tak. To chyba będzie jednak... Ja przepraszam wszystkich wielbicieli Pana doktora i jego fascynujących opowieści. Musimy chyba na dzisiaj przerwać, ale myślę, że to nie jest ostatnie spotkanie z awangardą i z Panem doktorem Kornhauserem u nas w Międzynarodowym Centrum Kultury. Ja serdecznie... To było nagrane, tak. Jest nagrane. I bardzo jeszcze raz dziękuję za wspaniały wykład, za wspaniałe wprowadzenie do naszej wystawy, którą można zobaczyć na pierwszym piętrze. Ja myślę, że po tej nocy nieprzespanej z awangardą w głowie możecie Państwo od godziny 10 przyjść tutaj na wystawę i zobaczyć te wszystkie dzieła, o których albo spojrzeć na tą Europę Środkową oczami sztuki awangardy, na co serdecznie zapraszam. Oprócz tego zapraszam Państwa jeszcze na dzień otwarty, kiedy będzie można przyjść ze wszystkimi znajomymi, przyjaciółmi i za darmo zobaczyć tą wystawę. 7 kwietnia od godziny 10 do 18 wiele atrakcji. A następne spotkanie z awangardą na wykładzie to jest czwartek 11 kwietnia. Przyjedzie do nas dr Przemysław Strożek i już przeczytam tytuł tego wykładu. Masa i rzeźba, kult ciała w XX wieku. Także też będzie na pewno ciekawie. Pan doktor gwarantuje. Gwarantuję, tak, oczywiście. Wspaniały będzie na pewno jeszcze lepsze niż dzisiejszy. Dziękuję Państwu bardzo za obecność. Dziękujemy serdecznie.